Subskrybuj nasz kanał na YouTube. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Słyszymy, moi drodzy, dzisiaj gorzkie słowa naszego Zbawiciela, który mówi do mieszkańców miast Korozain, Betsaidy, a także do Kafarnaum, że gdyby się działy cuda wielkie i znaki w innych miastach, w takich, które słynęły z grzesznego życia, nawróciłyby się i będą gorzej sądzone niż tamte owe miasta pełne grzechu. I na końcu Zbawiciel mówi do apostołów, do swoich uczniów: kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi. Chrystus Pan dał nam kapłanów, dał nam biskupów, byśmy ich słuchali, bo kto słucha tych nauczycieli, ten słucha Pana Boga. I dzisiaj Kościół daje nam za wzór wprawdzie już nieżyjącego, ale wielkiego świętego, który w swoich czaszcach był takimi ustami Pana Boga, świętego Franciszka z Asyżu. Znany jest nam bardzo często tylko z jednego powodu, że miał taki bliski kontakt z przyrodą, ze światem przyrody, zwierząt. I niektórzy, zwłaszcza w świecie świeckim, chcieliby z niego uczynić jakiegoś ekologa, którym nigdy nie był. I wśród takiego obrazu tego świętego Franciszka wielu zapomina, czy też nawet nie zna z życiorysu świętego Franciszka, że był on człowiekiem bardzo wszechstronnym, bardzo pokornym, ale też przy tym bardzo stanowczym, jeżeli chodzi o głoszenie Słowa Bożego. I był wybitnym kaznodzieją, bardzo wybitnym, nawracał wielu ludzi, którzy go słuchali. Biskup Karol Radoński, jest to zmarły biskup nasz polski, zmarł w 1951 roku. Najpierw był biskupem pomocniczym poznańskim, później biskupem diecezjalnym wrocławskim. Napisał tak o świętym Franciszku: święty Franciszek jest najpopularniejszą postacią wśród bohaterów wiary i wzorem zawsze jaśniejącym iście apostolskiego życia. Nawet innowiercy są pod urokiem tej postaci, tak iż bez przesady wolno powiedzieć, że cały świat czci go jako wysłannika Pana. Były w Kościele nieraz tendencje do nawrotu ku ubóstwu apostolskiemu, często wypaczone i gubiące się w lotnych piaskach herezji. Franciszek uderzył we właściwą strunę, gdy świat począł stygnąć, jak mówi liturgia w święto stygmatów jego, umiał ten świat XIII wieku, świat żelaza i krwi, szarpany bratobójczymi walkami, świat ucisku i chciwości, zwrócić na inną drogę i przywrócić do jedynego dawcy szczęścia i pokoju. I tak rzeczywiście było. Święty Franciszek przez swoją postawę i kazania głoszone nawrócił wiele serc. Chciałbym przytoczyć jedno z kazań, które wygłosił wielkiej rzeszy wiernych. W tym kazaniu powiedział o prawdach, które każdy wierzący powinien przestrzegać. Bardzo proste zasady, ale jakże dla każdego ważne. Oczywiście to będą tylko fragmenty tego obszernego kazania, bo było ono długie, ale chciałbym podzielić się tylko dosłownie małymi fragmentami. I święty Franciszek z Asyżu daje takie upomnienia. Miłujmy więc Boga i uwielbiajmy Go czystym sercem i czystym umysłem, bo On tego przede wszystkim poszukuje, gdy mówi: prawdziwi czciciele będą czcili Ojca w duchu i prawdzie. A więc jest to pierwsze wskazanie świętego Franciszka, byśmy miłowali Pana Boga. Drugie, powinniśmy spowiadać się przed kapłanem ze wszystkich grzechów naszych
i przyjmować od Niego ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kto nie spożywa Jego ciała i nie pije Jego krwi, nie może wejść do Królestwa Bożego. A więc winniśmy korzystać z sakramentów, które dają życie. I kolejne wskazanie. Wydawajmy również owoce godne pokuty i kochajmy bliźnich jak siebie samych. Znamy także to drugie przykazanie miłości bliźniego. I dalej święty Franciszek upomina nas. Powinniśmy również pościć i powstrzymywać się od nałogów i grzechów, i od nadużywania pokarmu i napoju, i być katolikami. Powinniśmy również nawiedzać często kościoły i szanować duchownych, nie tyle dla nich samych, bo mogą być grzesznikami, ile dla ich stanowiska i posługi Najświętszego Ciała i Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa, które oni konsekrują na ołtarzu sami, przyjmują i innym udzielają. I bądźmy wszyscy mocno przekonani, że nikt nie może inaczej się zbawić, jak tylko przez krew Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez święte słowa Pańskie. Duchowni te słowa wymawiają i głoszą i udzielają sakramentu. I tylko oni mogą tę czynność wykonywać, nikt inny. Sam święty Franciszek, będąc bardzo pokornym, nigdy nie przyjął święceń kapłańskich. Nie był więc księdzem, nie sprawował sakramentów, był tylko diakonem, a więc służył do mszy świętej. Ale upomina, byśmy kapłanów słuchali, kiedy przepowiadają Słowo Boże, i byśmy obficie korzystali z sakramentów, których tylko oni mogą udzielać. I w ten sposób żyjąc zbawimy nasze dusze. Ale święty Franciszek obok tych wskazań przestrzega także tych, którzy nie spełniają tych zasad katolickiej wiary. I głosił święty Franciszek tak. Ci wszyscy zaś, którzy nie trwają w pokucie i nie przyjmują ciała i krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa i dopuszczają się występków i grzechów i ulegają złej pożądliwości i złym pragnieniom i nie zachowują tego, co przyrzekli i służą cieleśnie światu cielesnymi pragnieniami, troskami i zabiegami tego świata i troskami tego życia, oszukani przez szatana, którego są synami i jego uczynki pełnią, są ślepi, ponieważ nie widzą prawdziwego światła, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ci nie mają mądrości duchowej, bo nie mają w sobie Syna Bożego, który jest prawdziwą mądrością Ojca. O nich jest powiedziane, mądrość ich została pochłonięta. Widzą, poznają, wiedzą i postępują źle i świadomie gubią dusze swoje. Patrzcie, ślepcy, zwiedzeni przez waszych nieprzyjaciół, to jest przez ciało, świat i szatana. Bo ciału słodko jest grzeszyć, a gorzko służyć Bogu, ponieważ wszelkie zło, występki i grzechy z serca ludzkiego wychodzą i pochodzą, jak mówi Ewangelia Święta. I niczego dobrego nie macie w tym świecie, ani w przyszłym. Uważacie, że długo będziecie posiadać marności tego świata, lecz łudzicie się, bo przyjdzie dzień i godzina, o których nie myślicie i nie wiecie i nie znacie. Taką przestrogę daje święty Franciszek tym wszystkim, którzy przyjęli chrzest, przyjęli wiarę, a według tej wiary nie żyją. Wszystkich tych spotka właśnie taka kara, w dniu, w którym się nawet nie spodziewają. Amen. Subskrybuj nasz kanał na YouTube. Bóg zapłać za wasze wsparcie.
Więcej informacji w opisie filmu. Chcesz otrzymać wideo w Messenger? Napisz komentarz „chcę”. Aby nas wesprzeć, kliknij „wspieram”.